Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś przedstawiam Wam mojego ulubionego vana, czyli Chryslera Town & Country w wersji Limited z silnikiem 3.6 o mocy 280 koni z instalacją gazową, jak na naszą firmę przystało. Zapraszam do oglądania. Chrysler to jeden z przodowników w dziedzinie produkcji samochodów segmentu van. Już w 1993 roku wyprodukowali pierwszego Chryslera Voyagera i Grand Voyagera i produkują ten segment do dnia dzisiejszego. Dzisiaj to już się nazywa Pacifica, ale w zeszłym roku powrócono do nazwy Grand Voyager. I najtańsza Pacifica nazywa się teraz Grand Voyager, a przez wiele, wiele lat ten samochód w Chryslerze nazywał się Town & Country. Dokładnie jak ten, którego tutaj dzisiaj prezentujemy w specjalnej wersji Limited w śnieżno-białym lakierze. Silnik 3.6 V6 doskonale nam znany z wielu realizacji, z wielu modeli Chryslera, Jeepa, Dodge'a. Nawet ostatnio prezentowałem Lancie Temę dokładnie z tym samym silnikiem. Zawsze około 300 koni mechanicznych, między 280 a 305 w zależności od wersji. Ten dzisiaj przedstawiany ma 286 i zamontowaną instalację gazową firmy BRC typu Sequent Plug and Drive. Dlaczego została zamontowana instalacja gazowa? Ponieważ samochód palił między 10 a 16 litrów benzyny na 100 km. 10 litrów to absolutne minimum, jak jedziemy powiedzmy autostradą 120-130 na godzinę. Przy większych prędkościach to już było 11-12, a jak zaczniemy jeździć po mieście albo po górkach, to 15-16 niewyjęte. Wiem, bo sam jeżdżę takim samochodem, przejechałem nim już 100 tysięcy km i dokładnie to sprawdziłem. Oczywiście również jeżdżę na gazie. Samochód będzie palił około 20% więcej gazu niż dotychczas benzyny, czyli średnio licząc, jeżeli auto paliło jakieś średnio 13 litrów benzyny na 100 km, to kosztowało klienta jakieś 65 zł za każde 100 km. Teraz będzie paliło powiedzmy około 15 litrów gazu, to będzie klienta kosztowało około 30-35 zł, czyli 50% w kieszeni i po każdych 10 tysiącach kilometrów zwróci nam się około 3000 zł. Czyli instalacja gazowa powinna się tutaj zwrócić po przebiegu mniej więcej 15-20 tysięcy kilometrów, w zależności od tego, jakie aktualnie będą ceny na stacjach. Tyle jeżeli chodzi o komorę silnika, zapraszam do wnętrza. Chrysler w wersji Limited, tak jak w Touring L, ma taki bardzo fajny przycisk na pilocie. Możemy nim odpalić samochód i już nam się grzeje albo chłodzi, w zależności od pory roku. Później możemy wsiąść sobie do auta, oczywiście tylko z kluczykiem w ręce, bo bez kluczyka byśmy nie otworzyli drzwi. I teoretycznie mamy auto już uruchomione, ale nie możemy nim praktycznie ruszyć ani nic zrobić, dopóki nie ciśniemy przycisku start, bo dopiero wtedy będzie uruchomiony immobilizer i dopiero wtedy zacznie auto w pełni działać. W tej chwili nawet nie możemy zmienić biegu, nawet jak ciśniemy hamulec, nawet nie możemy włączyć wycieraczek. Wycieraczki również w tej chwili nie działają. Nie działa nam nic w aucie, dopóki nie wciśniemy teraz z kluczykiem w ręce tego przycisku. Dopiero wtedy aktywuje nam się w pełni diagnostyka i w pełni wszystkie funkcje samochodu. I teraz możemy już włączyć sobie normalnie bieg. Wersja Limited jest również wyposażona w szyberdach, którego chyba i tak rzadko będzie się używało. I wersja Limited jest wyposażona również w podwójne DVD. Jedno DVD jest u góry tutaj z telewizorem, a drugie jest tutaj na dole i ono jest wyświetlane na telewizorze trzeciego rzędu siedzeń, bo jeden telewizor jest tutaj, a drugi dla trzeciego rzędu siedzeń. Wydaje mi się, że też zbędna funkcja, ale jak to Amerykanie lubią, wypas. A my dołożyliśmy sobie tutaj skromny przełącznik benzyna-gaz, który pokazuje nam, że jedziemy już o połowę taniej, ponieważ górna dioda świeci się na zielono, a na benzynie byłaby na czerwono. Cztery dolne diody pokazują nam stopień napełnienia zbiornika gazowego, a właściwie dwóch zbiorników gazowych, ponieważ zostały tutaj zamontowane dwa zbiorniki gazowe. Również pilotem możemy sobie otworzyć drzwi i tylną klapę, żeby zajrzeć do zamontowanych zbiorników gazu, ponieważ są one zamontowane tutaj, w miejscu, w którym kiedyś składało się ten fotel. Można było go schować do podłogi, a w tej chwili w tym miejscu jest już zbiornik gazu, a tam dalej w drugiej
komorze jest drugi zbiornik gazu. Każdy ze zbiorników ma pojemność 40 litrów, czyli mamy pojemność około 80 litrów brutto, co pozwala zatankować około 65 litrów gazu, dzięki którym możemy przejechać może 500, może 400, może 600 km, w zależności od tego, jakim tempem będziemy jechać i jak będziemy załadowani. A po przejechaniu tego dystansu możemy sobie zatankować gazu za pośrednictwem tego oto wlewu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny. Serdecznie polecam taki samochód dla każdej osoby, a właściwie dla każdej rodziny, bo po co singlowi taki samochód? Taki samochód jest przeznaczony przede wszystkim dla rodzin z dwójką albo trójką dzieci. Sam jeździłem wiele razy na wakacje z moimi dziećmi i były mega zadowolone. Nigdy nie chciały zamienić tego samochodu na żaden inny. Także każdemu, kto lubi podróżować z rodziną, polecam taki samochód i polecam oczywiście nasze usługi, by jeździć nim taniej i ekonomiczniej. A jak już kupicie taki samochód z instalacją gazową, to zapraszamy do nas na serwisy, naprawy samochodu oraz instalacji gazowej również. A jeżeli spodobał Wam się film, kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej, oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania samochodów, w szczególności jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe. A tymczasem na gazie. Hej!